kaczor do wora, wór do jeziora. Siema, zapisałem się na listę. W niedzielę mogę oddać swój głos, ale na kogo? Bez adwokata nic nie powiem. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Zasiądź sobie wygodnie, zapasz kawkę, herbatkę, otwórz bronka. Jak się pojawią reklamy, nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Wspominałem wam kilka odcinków wstecz o moim kumplu rozwodniku. Poznał ryczącą pięćdziesiątę. No i niezłe akcje tam się wydarzały. Spodobał wam się ten odcinek. Pisaliście, jak będziesz miał świeże wieści, Nygus, to nadawaj. No i tydzień temu znowu się spotkał. No i się porobiło. Muszę wam powiedzieć, całkowicie inny zwrot akcji, wydarzeń. Nieźle się uśmiałem, jak mi to wszystko opowiadał. Ale zanim wam opowiem, co się wydarzyło, posłuchajcie kawału. Wpadają Niemcy do wsi. Druga światowa. No i złapali wszystkie babeczki, wszystkich chłopów. Chłopów pod ścianę. Babeczkom zawiązali oczy. No i powiedzieli, która swojego pozna, ściskając za... Wiecie co? Nie mogę tutaj głośno mówić, bo nie wiem, czy znowu ten filmik będzie dopuszczony. Czyli z zawiązanymi oczami, jak dotknie i pozna swojego, no to go uchroni przed kuleczką. No i pierwsza idzie tak, łapie. Mój, nie twój. Bęk. Idzie następna. Łapie. Bęk. Nie twój. No i idzie kolejna. No i tak łapie. Jeden, drugiego, trzeciego. Nie mój. Nie z tej wsi. No, taki kawał słyszałem. A teraz wam opowiem, co się wydarzyło. Tak jak wam opowiadałem na odcinku, kilka odcinków wstecz, został zaproszony na uroczystość. Ja troszeczkę wtedy źle zrozumiałem, to miały być jej urodziny. 50, czyli rycząca 50. Kto jest zainteresowany, zobacz sobie odcinek sprzed kilku dni, bo ciekawe tam były wydarzenia. Miał nie jechać. No ale jednak pojechał. Jeszcze jak się z nim widziałem w piątek, mówił, nie jedzie. A jak się widziałem z nim kilka dni wstecz, powiedział, że był. Zadzwonił w ogóle wcześniej, czy jestem, gdzie jestem, bo chciałby się spotkać, pogadać, bo mówi, że jaja takie normalnie jak beret. Mówię, dobra. Spotkaliśmy się. Mówię, przecież miałeś nie jechać. No wiesz, zadzwoniła, że pięćdziesiątka, że to, że chętnie by mnie zobaczyła, no i... No ale wszystko niby przed znajomymi jest, słuchajcie, cichosza, że niby oficjalnie jest jej znajomym. Ma się nikt nie dowiedzieć. No i pojechał. Była wynajęta sala, jakoś około 20 osób. Towarzystwo tam troszeczkę drinkowało. Mój kolega praktycznie alko w ogóle nie pije. Pojechał tam samochodem. No i towarzystwo troszeczkę się rozluźniło. No ta jego rycząca pięćdziesiąta, wiadomo, tyle gości, musiała się nimi troszkę zająć. Więc wylądował w towarzystwie ryczących pięćdziesiątek. Mówi, z jednej strony pięćdziesiąta, z drugiej strony pięćdziesiąta. No i z jedną pogadał, z drugą pogadał. Została na końcu tylko jedna. Towarzystwo gdzieś tam się porozsiadało, poprzesiadało. No i ta jedna, widać, że tak troszeczkę była zainteresowana, dużo pytań. A skąd się tu wziąłeś? Bo twoja koleżanka nic mi o tobie nie wspominała. Skąd się znacie? A czy jesteś żonaty?
i tak dalej zaczęła przeprowadzać, słuchajcie, wywiad, czyli była zainteresowana. Kumpel oczywiście tam ściemkę walił, nie no, poznaliśmy się gdzieś, mamy kontakt, czasami dzwonimy, rzadko się spotykamy, no ale mnie zaprosiła, więc przyjechałem. No i tamta w pewnym momencie mówi do niego: słuchaj, może byś mnie podrzucił do chaty, bo ja już jestem po kilku drinkach. Przyjechałam samochodem, ale miałam w planie, że taksówka mnie odwiezie, że jutro auto odbiorę. Możesz mnie odwieźć moim samochodem do domu, odwieźć, podrzucić, ponieważ ona chce się przebrać, jest jej za zimno, miała jakąś kieckę, chciała coś cieplejszego na siebie założyć. Żebym za dużo nie pokręcił, wiecie, jakbym sam to przerobił, to bym wiedział, jak to dokładnie było, a teraz staram się skupić, żeby nie namieszać. Mówi, no wiesz, no nie bardzo, bo tak no wyjdę stąd i co, no będzie niezadowolona, przyjechałem na jej urodziny, dobrze, to ja, imion tutaj nie wymieniamy, to ja z nią porozmawiam, my znamy się już 30 lat. No to poszła, z nią porozmawiała, czy nie ma nic przeciwko, żeby jej znajomy niby ją podrzucił do chaty, żeby ona mogła się przebrać, tam odświeżyć, przemyć, nie wiem. No i rycząca solenizantka się zgodziła. Przyszła do nich, mówi, czy masz ochotę, no to jak nie ma z tym problemu, no to możesz ją podrzucić, bo to dobra koleżanka i tak dalej. No to pojechali na drugi koniec miasta, troszeczkę zeszło, to była sobota wieczór. Po drodze oczywiście cały czas go tam wypytywała o wszystko. Pojechali takim dużym, powiem, minivanem, dobrze wyposażonym, skórzane fotele i tak dalej. Podwiózł ją pod chatę, poleciała. Tam nie było jej z 15-20 minut. Przylatuje, ubrana w spodnie, w jakiś sweterek, wsiada. Mówi, no dobra, to jedziemy, ale jedź tędy, pojedziemy inną drogą. Mojemu kumplowi już się zapaliło światło, czemu inną drogą? No ale dobra, jadą. Jadą, są jakieś fabryki, słuchajcie, duży parking. Sobota, wieczór, więc pusto. Mówi, zatrzymaj się tutaj. Troszeczkę deszczyk kropił. Zatrzymaj się tutaj, bo mam ochotę sobie zapalić fajkę. No to się zatrzymał. Mówi do niego, palisz? No palę, ale mam swoje w samochodzie swoim. Nie ma problemu, masz tu fajeczkę. Palą, rozmawiają, tak o dalej, tam wypytuje. A czy jesteś wolny? No mówi, no wolny. No co miał powiedzieć, jak wszystko niby ma być utajone? No to ta zaczęła się tam do niego, słuchajcie, zbliżać. Ta rycząca pięćdziesiona koleżanka solenizantki. No i tam po pleckach coś go. Wsiadła do auta, spalili fajeczkę, mówi do niego, wiesz co? Mam jeszcze na coś ochotę. Mój kumpel patrzy, mówi, o co jej może jeszcze chodzić, już się domyślał, co ona kombinuje, no bo jak już rączka i tak dalej, na plecy, nie? A ona mu oficjalnie, prosto z mostu, słuchaj, chciałbym, żebyśmy cimcili. Pyta się go, czy masz gumki? On mówi, no mam. No ale to wiesz, no tak, nie, ty jesteś, nie wiem, czy ty masz męża, czy ty masz... Nie wnikaj. No i tam zaczęła z nim troszeczkę urzędować. No i w pewnym momencie padło hasło, chodźmy do tyłu. Tak jak wspominałem, duży minivan, fotele skórzane, wypasiony. No i wylądowali na tyle. No i słuchajcie, mówi, że taka była balony, taka troszeczkę nie za szczupła, ale też nie jakaś tam wielka, ale taka troszkę przy kości, nie? Babeczka, zadbana,
No i słuchajcie, dosiadła go, wsiadła na koń, powiem tak, nie? A on na tym fotelu, słuchajcie, skórzanym, mówi, zimna ta skóra była, bo noc była chłodna, mówi, w tyłek normalnie mu było zimno. Jajeczka mu się skurczyły, takie malutkie zrobiły, mówi, z tego zimna. Mówi, ona taka troszeczkę, no, przy kości, jak go dosiadła i zaczęła skakać, to zaczął się z tej kanapy, słuchajcie, skórzanej zsuwać, nie? Nie wiedział, co ma zrobić, więc dwoma rękoma tutaj za główek złapał i się trzyma, żeby nie zjechać z nią pod fotel kierowcy. Ona zauważyła, że on się zsuwa, więc go złapała jeszcze za szyję. Mówi, że tak była wyperfumowana, że nie mógł powietrza złapać, także wyobraźcie sobie, w tyłek mu jest zimno. Chłop zjeżdża, trzyma się za główka, a ta jeszcze się tu złapała, żeby nie spadli, słuchajcie, wyperfumowana tak, że mówi, że nie mógł normalnie oddychać, nie? No słuchajcie, jak mi to opowiadał, to myślałem, że się popłaczę ze śmiechu, mówię, ale i jaja, nie? Mówi, no zjechalibyśmy razem, mówi, pod fotel kierowcy, no. Mówi, stop, stop. Mówi, chodź, zróbmy to normalnie, nie wiem, po Bożemu. Po Bożemu będzie najlepiej, tak będzie najrozsądniej. No i się stało, słuchajcie. Ja mu zaproponowałem następnym razem, jak będziesz jechał, nie bierz tylko ze sobą gumek. Weź też jakąś podgrzewaną poduszeczkę elektryczną, podpupcie sobie. Mówię, no i nie zapomnij o maseczce. Także wyobraźcie sobie chłopa w tej akcji. Tu nie ma czym oddychać, tu się trzyma rękoma za główków, zjeżdża. Mówi, kanapa tak zimna, ta skóra, że normalnie aż, mówi, jakby na bryle lodu usiadł. Mówi, no, mówi, jazda taka, że koniec świata, nie? No, no i się stało. Potem ją odwiózł do chaty. Nie było żadnego tematu, wymiany kontaktów, niczego. Solenizantka się zapytała, co was tak długo nie było. No to koleżanka powiedziała, że no wiesz, no łazienka była zajęta, musiałam poczekać, chciałam się trochę odświeżyć i nie mogłam spodni znaleźć i to i tamto. No i na tym się praktycznie skończyło. No. Mówi, że siedziała później, cały czas do niego się jeszcze uśmiechała, tam mu trika miała tutaj, oko jej chodziło, cały czas oczka puszczała. No, obawiał się troszeczkę, żeby ta jego solenizantka, niby koleżanka, tego nie zobaczyła. Także, słuchajcie, różnie to bywa. Pies się topi, łańcuch pływa. Taki zwrot akcji. Jestem ciekaw, co się wydarzy następne, nie? Niezłe, słuchajcie, jaja jak berety. Potem imprezka się skończyła, odwiózł tą swoją z jej córką do chaty. No i jestem ciekaw, co jeszcze wykombinuje. No ale jak sobie wyobraziłem, jak on zjeżdża z tego fotela, tu się trzyma, tu się dusi, to powiem wam, no miałem niezłą bekę. No, takie opowiadanie, panowie i panie, nie wiem, czy przejdzie. Chciałem coś dla was nagrać na weekend, zobaczymy, jak to będzie. Łapki, komentarze mile widziane. Widzimy się w kolejnych filmikach. Hej!